Z Warszawy, nazywam się Tomek. Jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wam prawdę, bo poznaliśmy prawdę, która nas wyzwoliła. Ja poznałem prawdę. I tak jak jest napisane w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, idźcie głoście Ewangelię. I każdy, kto uwierzy, zostanie zbawiony. A więc dzisiaj masz okazję usłyszeć Ewangelię, słowa Ewangelii. I możesz przyjąć tak naprawdę słowa, te słowa życia do swojego serca, bo Jezus nie przyszedł po to, żeby założyć kościół religijny, nie przyszedł po to, żebyś ty chodził w niedzielę do kościoła i siedział w ławce, a potem wychodził i dalej żył swoim życiem. Wielokrotnie życie człowieka rani, jest wiele zranień, jest wiele cierpienia na ziemi z tego powodu, że jest tutaj, panuje tutaj, jest tutaj grzech, jest tu diabeł, ale dzisiaj chcecie powiedzieć o informacji, która może cię wyratować z tego systemu. I o informacji, która cię może zbawić i możesz mieć pewność życia wiecznego. A tą informacją jest Jezus z hebrajskiego Jeszua, czyli Bóg zbawia, Bóg ratuje. On jest jedynym ratownikiem, tak naprawdę. Możesz dzisiaj uwierzyć w to, że On zapłacił za twoje grzechy, że On wstał z martwych. Nie chodzi tutaj o religijne wypełnianie uczynków, o wypełnianie religijnych rzeczy, chodzenie na święta, chodzenie z jajkiem na Wielkanoc, odprawianie różnych obrzędów. Chodzi o przyjęcie sercem Boga do siebie. O narodzenie się na nowo. Ja kilka lat do tyłu, gdy miałem nieszczęśliwe małżeństwo i wołałem do Boga, o co chodzi? Przecież tutaj jestem w tym kościele, tak byłem wychowany w kościele katolickim. Wszystko robiłem, co mnie uczono, wszystkie obrzędy, wszystkie modlitwy, różańce, wszystko pilnie robiłem, a gdzieś obok też sobie z kolegami w soboty zamawiałem się z różnymi kobietami, z dziewczynami, imprezowałem, a w niedzielę pilnie szedłem do kościoła i tak naprawdę ktoś popatrzy z boku, no nie, debilizm, tak naprawdę nie jest chrześcijaństwo. Ja też w tym małżeństwie urodziłem się jako córka i wtedy zacząłem się zastanawiać, o co chodzi, o co kaman, za jakie grzechy, dobry Boże. Więc zacząłem szukać Biblii, zacząłem czytać Biblię i doszedłem do listu do Rzymian, a że go nie rozumiałem i miałem klapki na oczach religijne, to zacząłem szukać na internecie i na YouTubie znalazłem nauczanie listu do Rzymian dzisiejszego człowieka, który dzisiaj jest moim pastorem w kościele i tam dowiedziałem się, czym jest pełna Ewangelia i co zrobił za mnie Jezus, że Jezus zapłacił za wszystkie moje błędy życiowe, za wszystkie moje, wziął wszystkie moje grzechy na krzyż i nie jestem w stanie się zbawić poprzez dobre uczynki swoje, poprzez wypełnianie religijnych uczynków, nic nie mogę do tego dodać. I że On też wziął każdą chorobę na krzyż, każde cierpienie. I to jest, i wtedy w tym momencie ja się zgodziłem w tym na maksa i oddałem życie Jezusowi. Narodziłem się na nowo, bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, nie wiem czy czytacie w ogóle Biblię, że ten kto się nie narodzi na nowo, z wody z ducha nie wejdzie do jego królestwa. Nie chodzi tutaj o chrzest, chodzi tutaj o twoją decyzję. Czy ty uwierzysz w słowo Boga? Bo słowo Boga to Jezus. Jezus nie mieszka w opłatku, żebyś jasno wiedział, rozumiał. Jezus nie mieszka w figurce i nie mieszka w obrazku i nie mieszka w kościółku. Jezus jest Bogiem i dzisiaj możesz Go przyjąć. Może dzisiaj w Tobie zamieszkać Duch Święty. Duch Święty to nie gołąb. Duch Święty chce Cię wypełnić. Tylko Ty, jeśli uwierzysz dzisiaj w Jezusa, jeśli zdecydujesz się na to, uznasz, że to dla Ciebie, bo w ogóle to jest dla każdego. Każdy potrzebuje zbawienia. Nawet Maria potrzebowała zbawienia. Jeśli uwierzysz w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to po śmierci spędzisz wieczór z Bogiem w niebie. I nie pójdziesz do piekła. Nie ma, kochani, czystca, nie ma reinkarnacji, nie ma wędrówki dusz, nie ma jakiejś jeszcze innej rzeczy, którą mógłbyś sobie wymyślić na podstawie filmów z YouTube'a. Nie ma... Twoja koncepcja, którą sobie wypracowałeś przez lata tutaj chodzenia po ziemi, albo przez to, co ci tradycja i religia włożyła do tej głowy, być może jest błędna i potrzebujesz to podważyć, tak jak ja kilka lat do tyłu, musiałem to podważyć, odważyłem się to zrobić i... Czytając Biblię, zobaczyłem, że słowa Jezusa, słowa księdza na błonie są bardzo różne. Że to nie przez Marię do Jezusa, ale że to Jezus, jak pisze list do Tymoteusza, że to Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I ty,
tylko przez Jezusa można dojść do Boga. Nie przez papieża, nie przez księdza w konfesjonale, nie przez komunię w kościele katolickim, ale przez twój akt decyzji, bo do ciebie, bo ty tak naprawdę musisz wybrać, bo Bóg dał ludziom wolną wolę. Wiesz, o tym wiesz, ponieważ możesz się teraz w prawo albo w lewo, ty wybierasz. Ty decydujesz, gdzie spędzisz wieczność po śmierci, ale dzisiaj możesz zabezpieczyć się, możesz dzisiaj uwierzyć w Jezusa, który jest prawdą, drogą i życiem. Jeśli chorujesz na jakąśkolwiek chorobę, możesz do nas podejść, położymy na ciebie ręce. Ponieważ Jezus wziął każdą chorobę na krzyż, Biblia mówi, że Jego ranami i Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni. Nie usłyszysz o tym w telewizji. Być może nie usłyszałeś o tym w swoim kościele. Ale my ci mówimy, jak jest. Mówimy ci prawdę, którą żeśmy poznali, która nas wyzwoliła. Dzisiaj możesz stać się wolnym człowiekiem. Wolny od cierpienia. Wolny od potępienia. Powiem ci, że nie ma takiego, nie ma żadnego grzechu, takiego, który mógłby cię oddzielić od Boga. Nie ma grzechów ciężkich, nie ma grzechów lekkich. Nie ma takiego podziału. Jezus zapłacił za Hitlera, za Stalina, za Putina oraz, nie wiem, za człowieka, który plotkuje. To nie ma znaczenia, czy popełniłeś taki grzech, czy taki. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy. I nie ma usprawiedliwienia w tobie samym. Nie ma usprawiedliwienia w tym, że pójdziesz do spowiedzi, czy na odpust, bądź też dasz na tacę. To nie uratuje ci nic takiego. Jedynie krew Jezusa, która już wykonała, która została przelana za ciebie, za każdego z was. My przyjechaliśmy tutaj z Warszawy po to, żeby głosić wam dobrą nowinę, żebyście mogli usłyszeć. Nazywamy się Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii, gdy może pan porozmawiać z koleżanką. W skrócie Kościół Mocy. Głosimy dobrą nowinę. Powiem wam, że taki grzech nawet jak wzięcie tabletki wczesnoporonnej nie jest w stanie cię odsunąć od Boga, czy nawet usunięcie swojego dziecka. Nie zagrodzi ci drogi przed Bogiem. On już każdy grzech wybaczył, każde twoje przewinienie, każdy twój błąd. I tylko jedna rzecz, czyli twoja decyzja o tym, że uwierzysz w Jezusa i oddasz mu swoje życie, zadecyduje o tym, że spędzisz wieczność z Bogiem w niebie. Bo Bóg nie chce, żeby ludzie szli do piekła. A wielu ich idzie. I nieważne skąd są, nie ma względu na osoby. Czy jesteś lekarzem, czy jesteś budowlańcem, czy jesteś nauczycielem, czy kierowcą. Jezus nie ma względu na osoby. Czy jesteś księdzem. Każdy, kto nie uwierzy w Jezusa Chrystusa, jest potępiony. Sam się potępia. I szykuje sobie, w sensie idzie na szeroką drogę do śmierci, to znaczy do wiecznego piekła. Ale jeśli dzisiaj zdecydujesz się na Jezusa, będziesz zbawiony i po śmierci pójdziesz do nieba. Dzisiaj narodzisz się na nowo. Ty możesz zdecydować, ty możesz wybrać. Nie ma nic pomiędzy. Nie ma czystca. Nie podchodź relatywnie do tych słów, które mówię. Nie myśl, że kościół religijny, który od dziecka jesteś tam ochrzczony, byłeś u komunii, bierzmowany byłeś, żeniłeś się tam w tym kościele, albo co tam, i chodzisz do niego co niedzielę, nie uratuje cię coś takiego, nie uratuje cię organizacja, nie uratuje cię drugi człowiek, jedynie Jezus Chrystus. On jest ratownikiem i dzisiaj możesz zostać zbawiony, możesz zostać uratowany. Jeśli chorujesz na cokolwiek, przyjdź do nas. Zostaniesz uzdrowiony, bo Jezus powiedział w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale jest napisane, że kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Wierzę w Jezusa i robię to samo, co on. Wyganiam demony, uzdrawiam chorych i ludzie są uzdrawiani. Chodź się przekonaj. Masz wątpliwości, zaparkuj samochód, przyjdź do nas. Ale jeśli słyszysz mnie i te słowa docierają do ciebie, to dzisiaj, może jeszcze nie wiesz, o co chodzi, ale możesz zawołać do siebie w swoim pokoju do Boga, powiedz: Jezus, ja nie wiem, o co chodzi, ale chcę cię poznać. Chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę poznać cię, Boże. Możesz i wtedy narodzisz się na nowo. I wtedy zamieszka w tobie Święty Duch. I spędzisz na pewno wieczność w niebie. Wybierz życie, wybierz Jezusa. Amen.